Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam Was na kanale Gram do Kawy, a dziś wracamy sobie do naszej przygody w świecie Atom RPG. Moi drodzy, ostatnio zakończyliśmy tutaj po wyjściu z dudniącego lasu. Zwiedziliśmy sobie tę część, która była za stalagmitami. No jakieś tam rysunki starożytne znaleźliśmy. Jakiś ciekawy kamień, który służy niby do obijania jakichś istot z głębi kosmosu. Przynajmniej takiego ma perka, ale nie znalazłem. Myślałem, że może ten pies wampiryczny, co tam był, to będzie taką istotą, ale okazuje się, że nie. Więc dzisiaj zmierzamy już sobie do Krasnoznamionnego powoli. Liczyłem na to, że nie będę już musiał tutaj wracać. Okazuje się, że prawdopodobnie będę musiał, no ale nic. Krasnoznamionny mamy kilka rzeczy do zrobienia. Mamy do porozmawiania z Ksandrem, żeby mu powiedzieć, że jednak nie udało nam się rozbić tego małżeństwa w cyrku. Mamy do porozmawiania z komendantem, bo mamy kolej... O! Pewnie, że atakujemy, bo to jest exp. Mamy do porozmawiania z komendantem, żeby oddać mu kolejną głowę bandyty. Co jeszcze mamy? Mamy do poszukania kogoś, kto chciałby ten posążek, który znaleźliśmy starożytny, sobie przysposobić, bo to zawsze może być jakiś pieniądz dla nas. Pewnie coś tam jeszcze. Moglibyśmy spróbować się wziąć za te pająki w piwnicy. No i bardzo chciałbym jakoś się dostać do tego bunkra, nie płacąc pieniędzy, ale to dzisiaj pewnie tego nie ogarnę. Pewnie przed następnym nagrywaniem chciałbym zajrzeć do jakiejś wiki czy coś i sprawdzić, czy jest taka możliwość. No, też rozkminiać. Tu chwilę to próbowałem rozkminić, no ale się nie udało. Też nie wiadomo, jak dużo czasu na to chyba nie dam rady przeznaczyć, więc po prostu zerknę, czy jest taka możliwość. Jak nie, no to zapłacimy 7000 i tyle. I będzie spoko. Tutaj jest ten problem, że niestety nie mam tego noża ze sobą. Będę musiał obić. Ja muszę też nóż sobie odkupić jeden w Krasnoznamionnym. Tak, pajac, sprzedałem wszystkie i teraz nie mam czym mięsa wykrawać, a to jest problem. Tutaj jest jakaś kopalnia. Zajrzyjmy sobie do środka. Cóż my tu mamy? Pewnie nic, ale może warto się rozejrzeć. Mam przebłyski tego. Flashbacki z Wietnamu. Mam flashbacki z kopalni w tym, w Baldurze. Siema, Marku, witam cię. O, czyli tak, jeden nabój tu znaleźliśmy. A coś tu jeszcze jest. Dwa ruble. Jakaś woda. Spoko. Jakaś woda, zawsze spoko. Jak tam Atom? A powolutku do przodu. Powoli ruszamy każdego questa, powoli progresujemy. Muszę teraz rozkminić, jak się dostać do bunkra. Dzisiaj tego pewnie nie zrobię, ale jak się dostać do bunkra w Krasnoznamionnym, nie płacąc za to pieniędzy. Na razie mam kilka innych rzeczy jeszcze do zrobienia, ale potem to będzie moje główne zadanie do wykonania, ponieważ jest to prawdopodobnie... Gdzie jestem? Jest to prawdopodobnie w ogóle. W sensie jest to zadanie, które muszę wykonać, żeby ruszyć fabułę do przodu, więc muszę to jakoś rozgryźć. Szukałem w głowie synonimu do słowa rozkminić, bo nie chciałem go po raz kolejny używać. Co to jest? Wiem, co to jest. To jest pewnie leszy, nie? To nie jest zbyt prosty przeciwnik. Czy to, a nie, to jakiś niedźwiedź jest. Kurde, a ja nie mam tych... A ja nie mam noża, z niego to by pewnie z 10 mięs było na bidę. A więc spróbujmy go roztrzaskać, zobaczymy co, ile doświadczenia za niego będzie. Aż jestem ciekaw. Nawet nie dostał damage. Zajebiście. No może, dobra. To ja może sobie odpuszczę. Dobra, to chodźmy gdzieś bokiem jednak. To trudny przeciwnik.
wrócimy tu kiedy indziej. Znaczy, no, nie wrócimy, ale jak kiedy indziej spotkamy w przyszłości niedźwiedzia, to może będziemy silniejsi. Ciekawe, ile od expa było za niego. Z 200, 300? Mam tę drugą słuchawkę, mam tutaj oklejoną taką taśmą, taką zwykłą taśmą, jaką się zna ze szkoły, nie? Taką przezroczystą. O, kolejna grupka. Bo ja zawsze daję mało charyzmę. W jakąkolwiek grę nie gram. Ja niekoniecznie chcę, żeby moje postacie były charyzmatyczne. W sensie, po co miałbym dawać w tę charyzmę? Charyzma zazwyczaj jest po to, żeby móc przyjmować więcej osób do drużyny. A ja nie chcę mieć osób w drużynie. Ale zauważam, że nie, przy niektórych zadaniach charyzma jest potrzebna, żeby je w określony sposób wykonać. No, my po prostu będziemy je wykonywać w inny sposób. Tak jak teraz było właśnie z tym małżeństwem, które mieliśmy to pokłócić, ale żeby to zrobić, trzeba było mieć charyzmę, więc my ich pogodziliśmy używając perswazji, którą mam dość wysoko. Błąd, nie błąd, taką postać wybrałem, taką będę sobie grał. Już teraz tego i tak nie cofnę. My tu mamy być zbawicielami, a nie mamy ratować ludzi od kłopotów, a nie być charyzmatyczni. Dobra, co to? Dobra, to może bym tego Winteriesa wziął od razu do ręki, co? Żeby potem nie zapomnieć. Będę mógł go nosić przy sobie. No widzicie, przy okazji mogę tutaj sobie zagadać. Może on też ma jakieś rubelki? Ma i to 300! O pani, gdzieś pan się uchował. Co my tu mamy? Kask hokejowy. To już coś. U niego dobre ceny, patrzcie, za te torby na przykład jest 4000, a u innych było za 3800. U niego ceny są trochę lepsze. Rozumiem, że jest dobrze zrobiona walka w drużynie. Ja po prostu nie lubię grać drużyną, nie chcę mieć drużyny. To jest clue tego wszystkiego. Dobra, 334. Jeszcze bym mięsko dokupił, jakby się dało. Tych radeksów mam aż 6, a to może zostawiamy. O, sprzedam to skondensowane mleko. Dokupię mięsa. O kurde, bo to takie drogie jest. Może tak? Ho, 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 ho. Panie złoty. Dobra, niech będzie. Niechaj tak będzie. Dobra. Nie wiem, czy zagram w Trudograd. Jeszcze tak naprawdę nie wiem, co będzie dalej z Atołem. W sensie na razie jest okej, nie wiem, zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Więc nie wiem, czy będziemy grać w dodatek. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Zapytałeś, jak ten, jakiś lekarz z jakiejś starej daty wejdzie do pomieszczenia, usiądzie na krześle, planuje zagrać w Trudograd. Dobra, tutaj mamy. Co my tutaj mamy? Nic tu nie mamy właściwie. Daj tylko tyle, ile możesz. Dobra, okej. Okay. Chyba tutaj w tym śmietniku zostawiłem te rzeczy, nie? To bym sobie tylko tego Winteriesa wziął, żeby był już na później. Jak wyglądają. To gdzie ja zostawiłem tego Winteriesa? Gdzieś w jakiejś szafie. O pieronie, teraz weź szukaj tego, gdzie ja to zostawiłem. No nic, będziemy szukać. Będę się musiał rozglądać, jak wyglądają moje obecne questy. Ale pytasz o wszystkie questy, bo to akurat jest samobójstwo, no bo jest ich bardzo dużo. Jeśli chodzi o te związane z fabułą, no to mam poszukać wskazówek odnośnie ekspedycji Morozowa w Krasnoznamionnym, więc domyślam się, że muszę się dostać do bunkra. Dobra. Tu my są i teraz tak, do komendanta mieliśmy iść oddać głowę. Mieliśmy iść oddać głowę.
sprawę do przedyskutowania. Oto głowa bandyty Czerniszenki. Na pewno to jego pusta głowa, mówi komendant. I 200 rubli jako nagroda, dobra. Może znowu nam kogoś da. Od zeszłej zimy pragnąłbym zdobyć głowę Bezmózgiego Chlebnikowa z grupy przestępczej Rzeźnicy Wojny. Sprzedaż narkotyków jako powód w pobliżu miejsca zwanego Fogielewka. A tak, tak, mam kwesty, które mogę wyglądać w kasto znamion, no właśnie dlatego tutaj wróciłem. Bo to jest tak, to było jedno, to zlecenie sobie przyjmiemy, znowu chcę, żebyśmy to zrobili w 4 dni. Dobra, w porządku. I teraz tak, teraz byśmy poszli do tego Xandera. Powiedzieć mu, że sorry, ale jednak nie skłóciliśmy tego małżeństwa. Zapiszmy sobie grę też przy okazji. Zobaczymy, co Xander na to. Ze zdziwieniem zauważasz, że jego skafander nie jest zimno-srebrny, a różowy. Jest pokryty błyskotkami i wesołymi świątecznymi żarówkami. Czy ktoś go przebrał podczas twojego spaceru? A może serio udało ci się zmienić przyszłość? Twój rozmówca grzecznie się kłania. Rozumiem, że granie w tej grze bez drużyny jest o wiele cięższe i dobrze. Lubimy grindy. Mój przyjacielu, mówi Xander, w imieniu najlepszego uczciwie wybranego przywódcy demokratycznego, Ili Kuzniecowa i szlachetnej jasnej utopii, którą stworzył, przyleciałem tutaj, aby nagrodzić cię za zasługi dla jasnej, bezchmurnej przyszłości. Pomogłeś nam w jakiś sposób, a teraz nasza kolej. O proszę, wystarczy, że podążysz za tymi współrzędnymi, czyli jednak miało sens to, co zrobiliśmy. Xander z żywym uśmiechem pokazuje mapę wschodniej Syberii, dziesiątki tysięcy kilometrów stąd. Znajdziesz tu nietkniętą bombardowaniami atomową fabrykę lemoniady Tarchun. Tam w magazynie numer 3 odkryjesz ponad milion autentycznych kapsli do butelek. Główną walutę twojego historycznego okresu. Stary, ja nie mam ani środków, nie mam czasu ani środków, żeby jechać na Syberię. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, bo kapslet to z Fallouta, nie? To może być jakiś nawiązany do Fallouta, że to waluta obecnych czasów. Z tym, że tutaj te czasy się też trochę nie zgadzają. Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że w twojej linii czasu kapsle nie są używane jako waluta? Ale nasi historycy byli pewni w 100%. O Boże, jakie tu żenujące. Cześć, Hedu, witam cię. Od strony przedmieścia dobiega krzyk jednego z mieszkańców, który najwyraźniej upił się i wdał w bójkę z kolegą. Jesteś rozproszony przez to wydarzenie tylko na kilka sekund, ale kiedy odwracasz się do dziwnego mężczyzny w srebrnym kombinezonie, już go nie ma. Jakby rozpłynął się w powietrzu, a może szybko uciekł i się ukrył, zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie poznasz dokładnej odpowiedzi na to pytanie. Okej, okay, ciekawe, jakby się zadanie zakończyło, gdybyśmy ich skłócili. Martwisz się, czy przez poziom trudności nie będę w stanie ukończyć gry? Zobaczymy. Na razie póki się to gramy, jak widać, trochę udało nam się przelecieć przez te fabułę, więc zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, no to z Xanderem mamy zakończone zadanie, 164 punkty doświadczenia. Teraz tak, nam jeszcze brakuje niecałe 3000 do kolejnego poziomu. Dobra, nie jest tak źle. Chodźmy dalej. Tutaj był taki domek. W tym domku byli tacy jacyś losowi ludzie, ale jeden z nich, nie wiem czy nie było tak, że jeden z nich to nie był jakiś koleś, z którym ja miałem pogadać. Ambros Trufelew. Może tu? Czy można zmieniać poziom trudności podczas gry? Dobre pytanie. Nie wiem. Chyba nie. Rozgrywka? Nie wydaje mi się. Chyba nie. Nie można. Okej. Okay. Władysław Kwiczenko. To był ten dziennikarz, dla którego mieliśmy rozmawiać. Tutaj wejść nie mogę, więc to muszę... No tak, tutaj nie wejdę, to jest jakiś ważniak tam siedzi.
Jakubie, niczym się nie martw, będzie co będzie. Nie ma się aż tak przejmować. No i nikogo tu nie ma. To jest tylko Ambros Trufelew. Powiedziałem ci wszystko. Okej, okay, czyli ja już z nim gadałem. Dobra, w porządku. Tak, gadałem, to gadałem. A teraz szukamy kogoś, co tutaj mamy. O, loteria. Dobra, z naszym szczęściem to nie próbuję. Dobra, zobaczmy, czy im się wróciła tutaj, bo szukam tego noża cały czas, nie? Chcę tego, ten nóż odkupić. Nie pamiętam, u kogo go zostawiłem. Prawdopodobnie tutaj na końcu, tego faceta, który miał jakieś narzędzia. Był albo tu obok. Zaraz zobaczymy. Tutaj nie, więc pewnie tutaj obok. Jeden nóż bym chciał odkupić. O, dokładnie tak. Dobra, 106 rubli niech ci będzie. Daj mi jeszcze 195, ci posprzedaję rzeczy. Gdzie ja zostawiłem tego Vintoriesa, pany? Czy ktoś to pamięta? Kawę mogę sprzedać, mydło mogę sprzedać, dwie skóry mogę sprzedać. A my tu jeszcze takiego mamy, sprzedaż. Puszki są nam niepotrzebne. Ten napierśnik mógłbym sprzedać, ale jego nie jest. Chociaż mógłby mi sprzedać złom. Ja mam jeszcze prochu, ile? 3. O, widzisz, to tak się możemy wymienić. To możemy zrobić. I do tego jeszcze, gdzie to jest? Tutaj jest ten napierśnik. Ops. Co byś mi jeszcze dorzucił, panie? Nic już nie masz, co? Dobra, to ci odpuszczę kawę. Okej, okay, będzie. Handel. Dobra. I teraz tak, zapiszemy sobie grę. Tworzymy kulę. Ops. Dobra, udało się, elegancko. Zapiszemy grę. Rzemiosło, kula, wytwórz. I dupa. Dobra, raz wczytamy. Jak się nie uda, to trudno. Ale jak się uda, to dobrze. Rzemiosło, kula, wytwórz. Udało się, wspaniale. Więc tak, zwolniliśmy sobie udźwigu. O, dobre, 20 kg. Bardzo ładnie. Kuli sobie trochę odrobiliśmy. Mamy 99, więc jest spoko. Nabojów innych też trochę mamy. Mam nadzieję, że do Vintoriesa też się tam znajdą. A teraz... teraz to, co chciałem zrobić, to zajrzeć tutaj do tej knajpy. Czy tu ktoś nie będzie chciał o czymś porozmawiać? A tego tutaj chyba w ogóle nie było wcześniej. Wąsaty mężczyzna, sprytnie badał zgromadzonych w kasynie ludzi i zręcznie tasuje. Okej, okay, jakiś oszust. Czy mogę zadać kilka pytań? Nie, odpowiadam tylko za pieniądze. Zwykła rozmowa to nie dla mnie. No to możemy spróbować zagrać partyjkę. Czy znam zasadę atomowego oczka? Odśwież mi pamięć. Nie ma sprawy. Na początku rozdaje się każdemu po jedną kartę. W każdej kolejce trzeba dobrać jedną dodatkową kartę. Musisz zdobyć 21 punktów. Gracz, który zdobędzie 21, natychmiast deklaruje to i zabiera swoją wygraną z puli. Jak zdobył więcej, przegrał. Jeśli żaden z graczy nie zdobył 21, wygrywa ten, kto ma najwięcej punktów. Dobra, spróbujmy. Poczekaj, lubię grać na pieniądze. Spójrz, co powiesz na zakłady 5, 10 albo 20 rubli, to postawmy 5. Przeciwnik wziął kartę, teraz twoja kolej. Masz asa, 11 punktów, czyli łącznie. Dobra. No nie, no dobierzmy to, co dycha nas ratuje, a pozostałe... Nie, ale możemy wygrać ilością punktów, zobaczmy. Aż damy 3 punkty razem 14, pokaż karty. Porażka, twój przeciwnik ma 17, dobra. Robimy jeszcze raz dla rewanżu i potem już sobie dajemy spokój. Masz asa 11 punktów. Znowu? Dobierz jedną kartę. Masz króla 4 punkty, pokaż karty. 21, okej, okay. No trudno. No trudno. Z tym panem sobie porozmawiamy. O mój przyjacielu, jak tam poszukiwania tarczy hrabiego Rojewskiego, no jeszcze trochę. Ale może coś innego byś chciał? Nie mogę mu powiedzieć o tych rzeczach, co znalazłem, więc widocznie od niego się niczego nie dowiem. A szkoda. Barman nic nowego mi nie powie. I też szkoda. No i dobra, zostaje mi szansa. Zostaje mi motyw tego podziemia.
tym urzędzie miasta, jak się dobrze orientuję. No tak, krasnoznamionny. To jest w podziemiach, to jest w podziemiach. Siergiej Masłow, nie wiem gdzie go znaleźć. Wysocki też nie wiem gdzie go znaleźć, chyba go jeszcze nie spotkałem. Nie chcę, w grzybie nie chcą ze mną gadać, więc to jest chwilowo tyle. Ale ewentualnie możemy iść polować na tę grupę w Pogielewce. O, bo tutaj... No tu nie wejdziemy. Niby tam była jakaś opcja. Ci to tak, co tak dyskutują żywo tutaj? Kim ty jesteś? Ubrany w zakurzony garnitur mężczyzna po 50 z rozczochranymi siwymi włosami. Ale już mi się język plącze. Patrzy na ciebie uduchowionym, smutnym spojrzeniem i wzdycha, gdy zbliżasz się do niego. Przepraszam, ale nie wzbudzasz we mnie większego zaufania, młody człowieku, mówi mężczyzna. Nie wiem, czy nie mam do czynienia z, przepraszam za wyrażenie, krwawym komuchem. Okej, no to żeśmy pogadali. Tak, z nim już nie pogadam. Urzędnicy ze mną gadać nie chcą. Co ty wyprawiasz, mój drogi? Kup okulary. I tak już nie mam siły, a tu jeszcze na drodze rosną jakieś dziwne osobowości, jak grzyby po deszczu. A może jesteś prawnikiem z Trudogradu, którego zaprosiłam tutaj w zeszłym tygodniu? Nie szukasz Kateryny Mawrowej? Bo to ja. Jestem zwykłym przechodniem. Poczekajmy i pogadajmy. Nie mam czasu na rozmowę. No właśnie. Oni tutaj z nami nie za bardzo chcą rozmawiać. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło, bo tak naprawdę nic wielkiego nie zrobiłem. Więc raczej nic się tu nie zmieniło, chociaż mogę zerknąć. Bo... Pytanie, dobra, no właśnie nic. A z tym strażnikiem też na pewno nic się nie zmieniło. O bunkrze... Prawie pieniędzy... Chciałbym się jeszcze targować. Perswazja. O, może się uda, bo podnieśliśmy mocno perswazję. Spróbujmy. Albo nie, sekunda, założę sobie jeszcze ten kapelusz do perswazji. No, żeby się w ten sposób udało, co? Teraz mamy perswazji ile? 121, a kapelusz mi jeszcze daje plus 10. Może się uda, zobaczmy. Na wszelki wypadek zapiszę, chociaż opcja nie powinna zniknąć. Bunkrze... Chciałbym się targować, perswazja. Co to za grabież? Udało się, to już jest coś. Strażnik bez zastanowienia wzrusza ramionami i uśmiecha się. Dobra, dobra, nie jestem bestią, jesteś miłym człowiekiem. 3,5, a bunkier jest twój. O 50% obniżył łapówkę. Jeszcze teraz można by było spróbować pogadać z tą babką. Może rzeczywiście da się to jakoś ogarnąć. No lepiej nie płać za bunkier. No to widzisz, że próbuję ogarnąć w jakiś inny sposób, więc jak masz jakiś, to podrzuć, bo już z tą kobietą tutaj próbowałem i nic mi się nie udało. Więc innego nie mam. Mogę go jeszcze zabić. Ale nie mam pomysłu, jak to zrobić, żeby nikt nie zauważył. Czekajcie, to jest to. Dobra, ona dalej nie chce ze mną rozmawiać o niczym szczególnym. Czym się zajmujesz? Po staremu. No właśnie, jak masz na imię, to już słyszeliśmy wszystko. Mogę jeszcze spróbować poczekać do nocy. No, tutaj nic się szczególnego nie dzieje. No to podrzuć mi ten wątek, bo ja już tutaj ze wszystkimi rozmawiałem i nie byłem w stanie go odszukać. Nie wiem, który to jest, chyba że mam jakiś rozpoczęty, a jeszcze go muszę ciągnąć dalej, to daj znać. A ja w takim razie, skoro uważacie, że nie ma sensu płacić za ten bunkier, będę się musiał stąd zmyć. Tam z opuszczonej fabryki, a czyli muszę z tym,
Aha, widzisz, czyli żeby odblokować bunkier, to jeszcze muszę iść do Peregonu najpierw? O, panie złoty. Dobra, to można tak spróbować w takim razie. Się tylko zastanawiam, gdzie ja tego Wintoriesa zostawiłem. Zanim z Krasnoznamiennego wyjdziemy. Gdzie ja zostawiłem te wszystkie rzeczy? W jakiejś szafce to zrobiłem, ale w jakiej? Gdzie? Będę musiał poszukać. Zanim to jednak zrobimy, to może spróbujemy ruszyć te pająki w końcu, co? Gdzie one to były? Gdzieś tam. Te pająki i tutaj. Jak się nie uda pająki, to jeszcze spróbuję tutaj wejść, bo tutaj coś jeszcze jest. Tutaj jeszcze nie byłem. Dobra, czyli w takim razie będziemy musieli ogarnąć ten Peregon i te wybory w Otradnoje i może wtedy się coś ruszy. To ciekawe, to w takim razie trzeba olać główny wątek kompletnie i ruszyć wszystkie poboczne wątki, żeby uprościć sobie wątek główny. Ciekawe podejście. Poczekam na Julbersa, niech on przybiegnie. Przygotujemy się jakoś na te piesy, na te pająki. Co my tu mamy do przygotowywania tak naprawdę? Niewiele. W gruncie rzeczy mamy strzelbę. Jeśli chodzi o broń, nie mamy żadnych miotanych teraz. No najlepiej by było bez miotanych sobie poradzić. Pytanie, czy się uda. Ale warto spróbować. Julbers trochę awansował od ostatniego czasu. Ja to samo. Więc może warto spróbować jeszcze raz. Tak, broń załadowana. Załadowana. Pałką całkiem nieźle się bije te pająki. Więc może coś z tego będzie. Tu jest jeden duży. Są dwa małe. Te trzy się rzucą na mnie na bank od razu. Okej. Dobra, podeszliśmy troszeczkę. Gdzie jest Julbers? Obok mnie. Dobra. Spróbujemy z Julbersem. Może się powiedzie. Jeśli bym strzelił, to teoretycznie je sprowokuję. Może lepiej, żeby one same podbiegły? Wycofajmy się, zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. O, i ten duży, on musi, z tym dużym musi ładnie... Ładnie pójść. Uuu, jak dostał. Ojojoj, jaki piękny początek. Idealnie. Dobra, to teraz musimy to jakoś ogarnąć. Póki co jeszcze przeładuję, ale prawdopodobnie będę musiał zajrzeć do plecaka. Bo Julbersa chyba będzie trzeba leczyć. Więc tak, strzelę do drugiego. Oj, jak ładnie. Ojejku. Aż się przyjemnie na to patrzy. Dobra, steampack w łapkę. Paj Julbi, dasz radę. Dobra, dał radę, przeżył. Przede wszystkim leczymy Julbersa. Okej, turę trzeba oddać teraz. Ekstra. Mamy to Julbers. Elegancko to wyszło. Pierwszy raz się udało. Dobra. Jest git. Teraz będzie się trzeba uleczyć. Jak się uleczymy, to już zostały tak, gdzie tam jest. Są jeszcze trzy duże, to z nimi sobie tak łatwo nie poradzimy. Ale te mniejsze można by było spróbować pocisnąć te jajka, więc chociaż trochę byśmy się wbili do przodu. Chociaż trochę. Gdzie ja zostawiłem te wszystkie rzeczy? Może tutaj gdzieś w szafce? Sprawdzę sobie. Chociaż pewnie nie, bo on się pewnie obrażał, nawet jak byłem, chciałem coś włożyć do środka, nie? Co dopiero coś wyjąć.
No właśnie, to tutaj nie. No nic, gdzieś w krasnoznamionym je zostawiłem, ale gdzie? To jest ciężko stwierdzić. Dobra, spróbujmy sobie zbadać to, co jest tutaj. Tutaj nie ma co prawda ogniska, więc się nie uleczymy, ale spróbujemy sobie zbadać, zobaczymy, co z tego wyniknie. Będziemy musieli wyjść prawdopodobnie z krasnoznamionnego, ugotować sobie troszeczkę jedzonka, zjeść to jedzonko i będziemy gotowi do na dalsze przygody. Ale tymczasem wejdźmy tu. Stajesz przed zbrojnymi metalowymi drzwiami. Ktoś cię obserwuje przez szparę na górze. Czego chcesz? Pokażmy swój paszport złodziejski. Bliżej, gówno widzę. Strażnik przygląda ci się i odchodzi od małego okienka. Zza drzwi słyszysz mechaniczne dźwięki, gdy nagle dźwięk dzwonu rozbrzmiewa w całych kanałach. To pewnie w ten sposób strażnik oznajmia miejscowym o nowym gościu. Zapraszam, tylko bez kłopotów. KPW? Pieprzony kozaczek. Okej. Okay. Czyli przepustkę mamy. Nie męcz mnie. Dobra. Do środka weszliśmy. Pytanie, co tutaj jest? W tym środku. Porozmawiamy sobie z ludźmi, to się dowiemy. Co my tu mamy? Potężny, brudaty strażnik patrzy na ciebie podejrzliwie. Ponadto wygląda, jakby miał zamiar się na ciebie rzucić tylko dlatego, że źle na niego spojrzałeś. Czego pilnujesz? Nie, może nie. Co słychać? Nic dobrego. Ostatnio w kanałach zaczęły się rozmnażać wielkie pająki, jakbyśmy mało mieli ze szczurami problem. No dobra, czego pilnujesz? Tego korytarza. A co? Nie słyszałeś, jak tu kończą wścibscy gówniarze? Dobra, zostawmy go, jeszcze pogadamy, może tutaj... Wydawało mi się, że ktoś tu stoi, a może to był on właśnie. Pewnie tak. Dobra. Może rzeczywiście on do czegoś pilnował. No jest tu coś, jakby drzwi. Są zawiasy jakieś, pewnie to się jakoś otwiera. A to może nie na teraz. Na razie sobie porozmawiajmy z ludźmi. Gruby, brudaty mężczyzna stoi za prowizoryczną ladą i powoli czyści mętne szklanki brudną, tłustą szmatą, wpatrując się w dal w zamyśleniu i z lekkim uśmiechem na twarzy. Kiedy cię zauważa, odkłada brudne szklanki na bok, uśmiecha się i podaje ci dłoń na powitanie. Jest pomieszczenie, ale gospodarze to mnie zaatakują. Ojej. Czyli trzeba być potencjalnie przygotowanym na to, żeby ich tu wszystkich wybić. Pytanie, czy to ma sens w ogóle? O, to może kiedyś się przekonamy. Cześć młody, miło mi cię poznać. Po tych wszystkich latach serwowania drinków świrom zdeformowanym przez przyrodę postapokaliptycznego Związku Radzieckiego, wreszcie widzę młodą twarz. Siadaj i słuchaj. I napij się czegoś. Jaki wstęp. Okej. Co tam słychać? Nie wiem, to tylko takie powiedzonko, kapujesz? Usiądź i posłuchaj. Brzmi fajnie, prawda? Co to ma być za powiedzonko? Nigdy nie słyszałem niczego podobnego. Na twarzy barmana pojawia się dziwny uśmiech. Naprawdę? Nigdy nie słyszałeś? To wyrażenie ma grono wielkich fanów. Zapoczątkował je Leopard Abel, chyba tak. Dokładnie z farmy komunalnej Trystramówka. O Boże. Dobrze. Dlaczego twoje wyjaśnienie brzmiało jak jakaś bzdura, którą właśnie wymyśliłeś? Bzdura? To było wspaniałe odniesienie. Dlaczego się nie śmiejecie? No dalej, śmiejcie się, śmiejcie. Jakie kurwa odniesienie, o co ci chodzi? Barman zamiera na chwilę. Jego odrażający uśmiech pozostaje nienaruszony. Masz zamiar odejść, kiedy on znowu zaczyna mówić, tak jakby rozmowa nigdy nie miała miejsca. W czym mogę pomóc? Trzeba było zapisać? Nie, no mam zapisane tutaj. Zaraz po wejściu. Także spokojnie. Kim jesteś, kolego? Twój kolega barman. Mówią mi Fade. Niech będzie Fade. Ksywka taka, bo kiedyś kochałem heavy metal. Teraz jednak słucham o wiele lżejszej muzyki. Wiktor Gajedow, a to mówi kochankowie. DJ numer 1 Sergiej Minajow, ale ksywka została. Nie przeszkadza mi to. Wolę to, niż żeby współwięzień spenetrował mi kakaowe oko. Co?
Co ty powiedziałeś? No teraz nie wiem, czy pytanie, ilu masz stałych klientów, jest na miejscu, ale zapytam. Niedużo, zwykle są to przemytnicy i bandyci, ale zdarzają się sensowni ludzie, tacy jak wy. Co możesz powiedzieć o podziemiach? No, miłe, zaciszne miejsce, bla bla bla, okej. Jakieś plotki? Sporo jest przestępców na pustkowiach, nawet tutaj w barze, ale uwierzcie, to są anioły w porównaniu do ludzi z tajnego kartelu. Zaraz, o czym ja gadam? Nie ma żadnego tajnego kartelu. W ogóle istnieje? Trystero? Raczej fake sztero. Fiuch. Okej. No dobra. Widzę, że tutaj mamy też jakiś tajny kartel. To pewnie o to chodzi, że to pewnie jest ich jakaś skrytka. Co tu mamy? Przedwojenny winiarz. Być może dałoby się coś stąd zabrać. Zobaczmy. A, nie. Będą się denerwować. Dobra. A to dobra. Na wszelki wypadek. Wszelki wypadek wczytam. Jest też sprzedawca, no to zaraz go pewnie znajdziemy. Uśmiechnięty mężczyzna siedzi przy stole, pije piwo i je suszoną rybę. Hej, cześć, dobry wieczór, mówi. Jak tam mija dzień? Wszystko w porządku? Jakieś zmartwienia? Dzień jak co dzień. Wiem, coś o tym odpowiada. Zwykły dzień. Nie dzieje się nic złego ani dobrego. Posłuchaj, masz może coś, co chciałbyś zamienić lub jakieś wspomnienie, o którym chciałbyś zapomnieć? Jeśli to nie jest tajemnica. No, każdy czegoś żałuje. Witaj w klubie. Mężczyzna zgarnia łuski i ości ryby, którą właśnie zjadł i wyrzuca je do ciemnego, mętnego strumienia. Boże, tak, śmiećcie dalej. Nie martw się, tutaj możesz się pozbyć ciężaru emocjonalnego albo zmienić swoje spojrzenie na życie. Słuchaj. Mężczyzna... Uśmiechnięty kupiec wyrzuca resztki z ryby i kładzie dłonie na stole. Nazywam się Demian Zapominalski i sprzedaję najcudowniejszą rzecz na całych pustkowiach. Wodę zapomnienia. O, ciekawe co to daje. Co mi o tym powiesz? Z przyjemnością coś ci powiem. Krąży pogłoska, że istnieje górska woda źródlana powodująca amnezję. Mówią, że całkowicie wyczyszcza umysł. Zostaje tylko znajomość języka i własne imię. Czy to jest... możliwość tego? Jest, wyleciało mi słowo z głowy. Zresetowania statystyk? Gdzie go spotkałeś, ten strumień? Gdzieś w okolicy wąwozu nieszczęść. Nie pytaj, gdzie dokładnie. Zapomniałem. Cóż, po tym, jak napełniłem tą wodą 10 beczek, pewnie postanowiłem jej spróbować. No i straciłem wspomnienie tego miejsca. Okej. Jaka jest cena? Tanio nie jest, jak łatwo się domyślić, ale za 7 tysięcy rubli chętnie sprzedam ci jedną ampułeczkę. 7 koła za reset statystyk. No jest to trochę cena. Aha, całkiem wysoka jest ta cena, ale w tym momencie w grze może się przydać. Więc zapamiętajmy sobie to, że coś takiego tutaj jest. No, bo jest szansa, że się to jednak przyda, no. Dobra, rozmawiaj z Dymianem, nie ze mną. Dobra, czy on nie chce rozmawiać? Swoje lub towarzysze, tylko jeden taki przedmiot. Okej, dobra, to dobrze pamiętać w takim razie o tym. Dzięki za wyjaśnienie, Jakubie. Nie było ci to wcześniej, co nie? Tak, jestem to pierwszy raz. Widać, odpowiada mężczyzna. Bez obaw. Nie będziesz się tutaj raczej nudzić, a może nawet zarobić trochę hajsu. Pomagam nowym ludziom w okolicy i mam co do ciebie pewne przeczucie. Przeczucie, że możemy zostać partnerami. Masz jakąś robotę? Jestem pewny, że nie jestem pierwszym, który cię o to pyta, ale co myślisz o zabijaniu? Jesteś w stanie zabić? I nie mam na myśli mutanta albo zwierzęcia, nie, nie. Jesteś w stanie zabić człowieka? Jeśli kiedykolwiek zaszłaby taka potrzeba, myślę, że dałoby się to zrobić. Nie wątpiłem w ciebie ani przez chwilę, mówi mężczyzna. To tylko pokazuje, jak dobrze się rozumiemy. Ale zanim opowiem ci, co mnie trapi, może chcesz usłyszeć historyjkę, jak do tego wszystkiego doszło? Czy może mam przejść od razu do sedna sprawy? No, powiedz coś więcej. Okej, wszyscy jesteśmy tutaj przemytnikami, wyjaśnia mężczyzna. To niezła robota, ale wszędzie jest też konkurencja.
Cywilizowani ludzie wyjaśnili już sobie te sprawy i podzielili pustkowia na terytoria, na których prowadzą swoją działalność, ale zawsze znajdą się jacyś przybysze, którzy chcą mieć swój udział. Pomniejsi zbóje i eks-bandyci, którzy właśnie ogarnęli się, że wojna w końcu się skończyła. Ci ludzie nie znają i nie przejmują się zasadami, które ustaliliśmy. Włączają się w najbardziej nieodpowiednich momentach. Wiesz już, dokąd zmierzam? No, musisz się pewnie pozbyć konkurencji, tak? Wąwóz Nieszczęść stał się ostatnio głównym punktem handlu narkotykami i bronią w regionie, a wioska zwana Fogielewką jest teraz popularnym przystankiem dla przemytników. Cóż mogę powiedzieć? To przytulne miejsce. Jakiś czas temu podejrzany typ został zauważony blisko Fogielewki. Ten tak zwany Tofik Mozambik pracuje dla nowo powstałego gangu, który chce sprawdzić się w zyskownym przemycie narkotyków. Chcę, żebyś się nim zajął. Wszyscy moi dotychczasowi płatni zabójcy są teraz zajęci, a ktoś go musi jak najszybciej zabić. Rozumiemy się? A co dostanę za fachowo wykonane zadanie? O, nie martw się o zapłatę, mówi mężczyzna. Będzie wystarczająco wysoka, by załatwić sobie trochę amunicji i pizzy z buraczkami. Bleh. Przekonałeś mnie, gdzie jest ten typ? W Fogielewce, tak? W każdym razie Tofik Mozambik na pewno przebywa w Fogielewce, w fogielewskiej karczmie. Wywab go z wioski i wyślij na spotkanie ze stwórcą. Pamiętaj, towarzyszu, żadnych rozmów. Nie chcesz gadać z tą żmiją. Pociągnij za spust jak najszybciej i spadaj. Zresztą po to ci mówię, co masz robić. Widzę, że dobrze wiesz, jak się za to zabrać. No zobaczymy, co mi ten gość powie, bo to jednak może być, wiadomo, że te misje potrafią się kończyć w nieoczekiwany sposób. No dobra. Może jeszcze jakaś robota? Taka postawa zaprowadzi cię daleko. Mogę ci coś załatwić, jednak nie jest to nic ważnego. Co ty na to? Nie będę się gniewał, jeśli odmówisz. Posłuchajmy. W pobliskich jaskiniach żyją kultyści. O, to tych to bym się chętnie pozbył. Nie są w sumie niebezpieczni, ale ich chore akcje przyprawiają mnie o dreszcze, rozumiesz? Nasze działania ukrywamy oczywiście przed miejscowym prawem, a jakby co, to do tej pory mieliśmy z nimi same dobre relacje. Ci kultyści ciągle robią jakiś hałas, urządzają orgie, zabijają owce i tak dalej. Jeśli te wybryki wkurzą kogoś w rządzie, mogą oczyścić kanały ze wszystkich, nawet moich ludzi. Dodatkowo, jak już powiedziałem, są to kompletne świry. Mają stąd zniknąć. W sumie tym się chętnie zajmę. To nawet mi oni przeszkadzali, chociaż niewiele z nimi miałem do czynienia. Kilka pytań. Dobra, to by było na tyle w takim razie. Została nam tutaj jeszcze jedna osoba. Mężczyzna na stołku nad czymś się zastanawia. Gdy podchodzisz bliżej, podnosi głowę i zaczyna cicho mówić, szepleniąc przy tym tak, że nie da się go zrozumieć. No proszę, w czym mogę ci pomóc? Odzywa się. Może chcesz zobaczyć, co takiego mam na sprzedaż? Mamy tutaj najlepszy towar, szczególnie dla tych, którzy planują dealować. Nie zamierzam dealować, ale spojrzę na to, co masz. Zardzewiały AK-47. Co to? Zardzewiały RPD? Sześć do dwunastu. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Chyba lepiej tym Wintoriezem, którego mamy, się posługiwać mimo wszystko. Ale możemy coś u niego przehandlować, bo zobaczcie, mam 489 rubli, mam... prochu ma trochę, a mi się proch przyda do wytwarzania amunicji i te plecaki mógłbym opchnąć. Tak, na pewno mamy coś takiego, nóż mam, więc nie potrzebuję. Dzikus Kogan, Kogan Mściciel. To jakiś przepis jest. To też jest przepis. Przepisy sobie możemy kupić, bo dlaczego nie? Naboje też bym mógł od niego odkupić. Czort wie, jakie naboje nam się przydadzą, więc można by było wziąć wszystkie, tym bardziej, że nas stać. Będziemy je po prostu chomikować. Czy się do czegoś przydadzą, może nie. Więc ile tam jeszcze? 200 rubli mi brakuje, tak? To już niedużo. Coś bym tam mógł pewnie opchnąć, jakieś pierdoły. Proszę, kawa. I co tu jeszcze ciekawego mamy takiego? Nie chciałbym rubelków dokładać, ale w sumie mógłbym. O, dobra, tak zróbmy. Niech on mi nie daje tych wszystkich rubli, tylko da mi tyle, ile trzeba. Okej. Okay. Dobra, mamy to.
Więc nabojów mamy co niemiara już teraz. Co prawda do różnych zbroi, ale jednak u dźwigu dalej mamy 20 na luzie. Więc spoko, tutaj na razie nie będziemy wchodzić. No i dobra, coś tam się ruszyło, będziemy się musieli uleczyć. Ja to zrobię pewnie między odcinkami, żeby nie marnować czasu. Zapisać, gdzie spluwę schowałeś. Tak, 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 no ja sobie ją odnajdę, ale zrobię to poza odcinkiem, nie, żeby nie marnować czasu. Ciekawe, gdzie ją wcisnąłem. No tam nie tylko spluwę schowałem, tam schowałem jakieś naboje, jakieś rzeczy metalowe, mnóstwo alkoholu tam schowałem. Gdzieś do jakiejś szafki to wsadziłem. Ale do której... Najlepsze jest to, że schowałem ją standardowo do szafki, do której wiedziałem, gdzie ją schowałem. Pomyślałem sobie, nie no, tutaj to będę pamiętał, że to schowałem. No i właśnie tak to się kończy. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam pięknie za towarzystwo przy dzisiejszym odcinku. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.